Cześć. Kochani, stoję przed Wami w lepszym stanie niż ostatnio, jak mówiłam, z tego względu, że w ogóle po prostu potraktowałam poważnie sprawę swojego powołania, w ogóle relacji z Bogiem. I wiecie, może na chwilę się cofnę do momentu, kiedy zanim po prostu przyjechałam w ogóle do Warszawy, zanim się tutaj sprowadziłam, to ja w ogóle, wiecie, odkąd ja poznałam Ewangelię prawdziwą, ja byłam takim po prostu człowiekiem uwielbienia. I to nie chodzi mi o stanie na scenie, tylko chodzi mi o to, że ja w ogóle, wiecie, zaczytywałam się w Biblii, w ogóle modliłam się bardzo długo, w ogóle godzinami uwielbiałam Boga i kochałam to. Wiecie, to były takie moje naprawdę osobiste spotkania z Jeszuą, tak? Ja w ogóle wiedziałam, co to jest relacja. I kiedy przyjechałam tutaj, byłam taka szczęśliwa w ogóle, że wreszcie w ogóle mam ludzi, z którymi będę mogła głosić Ewangelię, z którymi będę mogła wychodzić, w ogóle robić te wszystkie rzeczy, tak? Bo jasne, są jakieś pojedyncze jednostki w moim tam otoczeniu na Śląsku i tak dalej, ale nie miałam tego, wiecie. I mówię, no po prostu, Chryste Panie, teraz to będzie niebo na ziemi. I tak bardzo się skupiłam na tym, że jestem w przebudzeniowym kościele, że mam z kim robić przebudzenie, że zapomniałam o największym przebudzeniu, które mam, czyli w ogóle o przebudzeniu we mnie. Teraz ostatnio płakałam nad swoim stanem. Teraz już płaczę, wiecie, ze wzruszenia. Ostatnio płakałam dlatego, że w ogóle mi było źle, że doprowadziłam się do takiego stanu. Teraz płaczę ze szczęścia, bo w ogóle zrozumiałam. Kurde, miałam nie płakać. Wiecie, zrozumiałam, że przebudzenia się nie robi, przebudzonym się jest. W ogóle spotykasz Jezusa, spotykasz Go i przebywasz z Nim. I to nie jest jakaś religijna w ogóle bzdura, tylko jesteś z Nim naprawdę. Dostajesz i po prostu dajesz. I nie wyciskasz tego z siebie. Wiecie, przyjechałam i ja mówię tak, dobra. Teraz właśnie trochę jak taki koń. Mówię, to teraz będę dodawała 3 filmiki w tygodniu. W ogóle rozniosę ten internet, wszystko w ogóle, wszystkim powiem o Jezusie. I wiecie, co ja zrobiłam? Ja się zapracowałam w ogóle. Ja przy okazji zaczęłam nową pracę, która była dla mnie bardzo stresująca. To mi w ogóle przytoczyło wszystko. No i nagle, wiecie, robienie tego przebudzenia zaczęło być bardzo trudne. Jak ja zapomniałam o tym, że ja w ogóle jestem przebudzona. Dobra, tak się śmieję. I wiecie, powiem Wam tak, że właśnie ostatnio, jak jeszcze mówiłam do Was tamto świadectwo, to po prostu byłam w takim stanie, że ja w ogóle się nie modliłam i mam taką mieszankę wstydu i takiego dziwnego poczucia, jak to wszystko mówię, ale wiem, że to są takie no, szczere rzeczy, więc chcę też o tym mówić. Wiecie, do czego ja sprowadziłam mój czas z Bogiem? Przez kilka miesięcy od stycznia do tam, powiedzmy mniej więcej teraz, tam do niedawna. Ja nie spędzałam miłosnego czasu. Ja przychodziłam do Boga i ja w ogóle wrednie wykorzystywałam autorytet, który mam. I mówiłam tak, ja sobie ogłaszałam. No i tu się modliłam o moją rodzinę, tu o mojego brata, tu o drugiego, tutaj o błogosławieństwo finansowe, tutaj o męża, tutaj coś tam. Tylko nawet po prostu słowem miłośnie nie zwracałam się do Boga. Ja w ogóle wiem, że mi nic nie brakło przez ten cały czas. Wiem, że cały czas jestem podpięta. Świetnie skłonęłam tą doktrynę, ja w ogóle to wiem. I wszystkim świetnie to pogłoszę. Tylko, że w ogóle w praktyce tego nie robiłam. Wiecie, i w ogóle ostatnio po prostu mam taki czas. Ja się przebijałam. Ja w ogóle się musiałam przebijać po prostu, bo się tak zakopałam w tym wszystkim w ogóle przez te miesiące, że ja mówię, Boże, w ogóle nie słyszę Cię. Ale przecież wiem, że mówisz. Naprawdę to wiem, naprawdę w to wierzę. I powiedziałam tak, zamknij moje usta na wszystko, czego nie przeżyłam i co jest tylko pustą gadaniną. Nie chcę mówić o rzeczach, których nie przeżyłam. A przestaję w ogóle pamiętać, co ja przeżywałam z Tobą. Wiecie, i w ogóle takimi ostatnimi siłami, może na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, co się działo teraz, że ja powiedziałam w ogóle, Jezu, ja pamiętam, jak to było Cię poznać. Ja pamiętam w ogóle, co ja przeżywałam. Jak czytałam Ewangelię Jana po raz pierwszy, w ogóle ja to pamiętam. Ja pamiętam moje łzy na tej Biblii. Po prostu moją radość, mój czas, którego nikt nie widział, wiecie. To prawdziwe przebudzenie.
i mówię, nie dam sobie tego zabrać, okej, okay, dobra, może mi się wydaje, że niby tego teraz nie ma i nie umiem z tobą gadać i w ogóle, bo jeszcze po drodze Bogu powiedziałam, że jestem na niego zła. Coś mam też załatwione, ale wiecie, powiedziałam, że jestem na niego zła i nie będę z nim rozmawiać, więc przez jakiś czas z nim nie rozmawiałam w ogóle. A tak naprawdę za dużo się nie zmieniło, bo i tak nie uważam, wiecie, modlenia się o jakieś rzeczy różne, które po prostu są dla nas jakieś egoistyczne, za taką prawdziwą modlitwę, wiecie. A autorytet nie jest do tego, żeby w ogóle załatwiać jakieś swoje tam sprawy. Jasne, to jest wszystko super w ogóle, że my możemy. Ale dlaczego nie spędzamy czasu często z Bogiem? Wiecie, i ja się w ogóle tak stresowałam przed powiedzeniem tego. Bo jak czasami właśnie tak, czy rozmawiam z niektórymi osobami, ja też mam wrażenie w ogóle, że wiele osób jest takich zapędzonych w jakimś takim właśnie czymś, bez tej miłosności. I chciałam też tak właśnie szczerze to wywlec, że zapomniałam o miłosnym Jezusie, tak to się odmienia, o miłosnym Jezusie po prostu. No i tak już skracając i ostatnio też się odważyłam wejść do tej modlitwy, jak Michał zrobił to wezwanie, tą modlitwę o uwielbienie, o życie uwielbienia, które tak przygasło. Ja już wtedy byłam w takim stanie, że nie było jakoś super, ale ja w ogóle już wtedy się tak, wiecie, mówiłam, Boże, w ogóle ja pamiętam, jak to było i ja będę miała tak samo albo jeszcze lepiej, w ogóle będę miała, nie puszczę, w ogóle nie puszczę, nie odpuszczę. I to było takie zabawne, bo wyszłam do tej modlitwy i absolutnie nic nie poczułam w niej, no ale wyszłam, no bo to wiedziałam, że potrzebuję i mówię, no fajnie. Wróciłam do domu, wróciłyśmy razem z Matyldą tego dnia do mnie, bo spędzałyśmy razem dzień. I jak Matylda poszła do siebie, ja w ogóle zdążyłam zapomnieć o tej modlitwie i wszystkim. I ona poszła, ja zostałam u siebie i zaczęłam się modlić. Zaczęłam czytać Biblię i zaczęłam się modlić. Słuchajcie, ja pierwszy raz w ogóle od kilku miesięcy modliłam się na głos. Ja mam współlokatorów, dosyć dużo. Modliłam się na głos w ogóle. Ogłaszałam rzeczy, już nie jakieś swoje egoistyczne, o tu męża, o tu pieniądze, o tu coś tam, tylko w ogóle... Wiecie, to było miłosne, w ogóle nareszcie. I mówię, Boże, w ogóle Chryste, Panie, co się tutaj w ogóle stało? I potem się zorientowałam, no tak, wyszłam w ogóle do modlitwy o uwolnienie i ono przyszło. Ale wiecie, ja od razu poczułam, ja kiedyś byłam bardzo, też Agata się ostatnio o mnie modliła o uzdrowienie emocji, ja w ogóle zawsze miałam z tym problem, ja dopiero teraz się gdzieś prostuję, żeby nie być taką pustą emocjonalnie, w ogóle taką miotaną emocjami. Ja wiedziałam, że to nie są puste emocje. I nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale ja to czułam tak samo wtedy, jak to czułam w ogóle, jak pierwszy raz Boga tak naprawdę poznałam. Wiedziałam, że to jest prawdziwe. Mówię, Boże, w ogóle ja będę Cię uwielbiać. Ja nie wiem, jak się modliłam. Kurczę, w ogóle pierwszy raz od długiego czasu, może jakieś, jakąś godzinę może się modliłam wtedy. Mówię, wow, w ogóle ja wcześniej mogłam pomarzyć. Zaczynałam się modlić, wiecie, tak próbowałam miłośnie to wyprodukować i przez te kilka miesięcy, jak ja próbowałam się modlić, tylko dlatego, że czułam się oskarżona w swojej głowie, że tego nie robię. Ja nie chciałam tak naprawdę. Tylko sobie myślałam, no dobrze by było się pomodlić do Boga miłośnie. Trochę mi było szkoda czasu, bardzo mi tego wstydno, ale taka była prawda. I... Kurczę. Nie wiem w sumie, czy jest... więcej co mówić. Po prostu tak bardzo się cieszę, że coś nagle kliknęło i wiecie, od tego czasu wiem, że Bóg nie jest odczucia, ale czuję, wiem, w ogóle wierzę, jest inaczej, modlę się na głos, w ogóle uwielbiam Boga, już naprawdę te moje sprawy różne, one są tak zamknięte i po prostu no to jest takie moje świadectwo, że kurczę, nie zakupujmy po prostu nie zajmujmy się robieniem przebudzenia, po prostu bądźmy przebudzeni, a wtedy wszystko, co możemy zrobić w ogóle w przebudzeniu i tak dalej, to po prostu z tego popłynie, wiecie. Także dzięki.